Magnificencjo, panie rektorze, wysoki senacie, wszyscy szanowni państwo rektorzy, goście tego święta uczelni, pierwszego święta Politechniki Bydgoskiej po zmianie nazw. Zacznę od podziękowań i od gratulacji. Możemy śmiało powiedzieć, szanowni państwo, że decyzja podjęta najpierw przez pana rektora i przez senat, następnie wsparta przez parlamentarzystów z panem ministrem Schreiberem Łukaszem na czele, i zmiana nazwy, ale też można powiedzieć coś, co spowodowało większą dynamikę pracy tutaj w Politechnice Bydgoskiej, to była doskonała decyzja. Tej decyzji państwu gratuluję i z tej decyzji się bardzo cieszę. Chcę powiedzieć, tak się zastanawiałem, patrząc tutaj na państwa rektorów, że poza Politechniką Lubelską, co oczywiste, tam bywam najczęściej, Politechnika Bydgoska, choć najmłodsza w kraju, to jest miejsce, w którym bywam najczęściej. I za to panu rektorowi bardzo dziękuję, bo to pan rektor stwarza i okoliczności, i rzeczywiście atmosferę dobrą do pracy merytorycznej, atmosferę dobrą do podejmowania konkretnych decyzji, atmosferę dobrą do tego, żeby dyskutować i myśleć nad tym, co w przyszłości. A przyszłość przed nami, proszę państwa, musi być spokojniejsza niż niedawna przeszłość. Pan rektor wspomniał tutaj o wynikach ewaluacji, o tym, co na ten moment już wiemy. I chcę państwu powiedzieć, że siedzący tutaj wszyscy państwo rektorzy są pełni niepokoju o to, co będzie za te kilka tygodni. Ale ten niepokój towarzyszy państwu rektorom przez ostatnie 5 lat. Bo taka była ta ewaluacja. I rzeczą absolutnie priorytetową, nad którą pracuje intensywnie zespół profesorów z całej Polski, na czele którego stoi pan profesor Grzegorz Górski, rzeczą absolutnie konieczną jest zmiana sposobu oceny uczelni. Ten sposób oceny uczelni, który mamy dzisiaj, który musimy dokończyć, jest, proszę państwa, zdecydowanie bardziej skomplikowane niż ocena skoków narciarskich, i to jeszcze w zawodach drużynowych. A wiemy, jak się ocenia skoki narciarskie. Długość skoku to jest jedna rzecz, a cała reszta dopiero decyduje o wyniku. Powtarzam, ocena skoków narciarskich, i to jeszcze w zawodach drużynowych, jest zdecydowanie mniej skomplikowana niż ocena uczelni przy tej dzisiejszej ewaluacji. I tak być nie może, bo uczelnia jest od tego, żeby poszukiwać prawdy. Naukowcy są od tego, żeby prowadzić badania naukowe. Są od tego, żeby publikować wyniki tych swoich badań naukowych. Uczelnia jest od tego, żeby poświęcać się dydaktyce, a nie jest od tego, żeby kombinować z liczbą N, ustawiać odpowiednio poszczególne elementy tej uczelni, żeby na koniec wbić się w jakiś dobry wynik. I to zmieniamy. Zdecydowanie uprościmy sposób oceny uczelni. Temu służyły również nasze prace przez ostatnie 1,5 roku, zresztą poddane bardzo mocnej krytyce, jak choćby te związane z punktacją czasopism. Punktacja czasopism to jest jeden wielki skandal. Jeden wielki skandal. Potworzyły się mafie czasopismowe, które wykupują miejsca w tych czasopismach zagranicznych, którym daliśmy 200 punktów. Jakość tych artykułów w tych czasopismach jest bardzo różna. I znów dochodzi do sytuacji, w której to nie jakość tych wyników badań naukowych ma znaczenie najważniejsze, tylko to, gdzie ono jest opublikowane. Z tym też trzeba skończyć. Trzeba promować polskie czasopisma. Nikt nie występuje przeciwko umiędzynarodowieniu, bo taki był zarzut. Możemy umiędzynarodowić wyniki polskiej nauki, pracę polskich naukowców również naszymi czasopismami. Nie musimy być na łasce tych, które za ogromne pieniądze dają nam odrobinę miejsca po to tylko, żebyśmy dostali 200 punktów. Kończymy z tym. Wypływamy na spokojne wody. I chcę państwa zapewnić, że ewaluacja wychodzi nieźle. Jesteśmy na końcowym etapie tych prac. Za chwilkę decyzje, a od decyzji odwołania, i liczę na odwołania z odpowiednim uzasadnieniem, bo jestem od tego, co powtarzam od 1,5 roku, żeby nie stała się krzywda uczelniom w takich miastach jak Bydgoszcz, jak Toruń, jak Lublin, jak Szczecin, jak Rzeszów.
Jestem od tego, żeby nie dopuścić do zrealizowania planu, zgodnie z którym miało być 10 tylko uczelni w Polsce, które by nadawały doktoraty, habilitacja, cała reszta byłaby jakimiś regionalnymi tylko uczelniami. Wszystkie uczelnie w kraju są tak samo ważne. Na wszystkich tych uczelniach pracują znakomici naukowcy. I nie ma znaczenia, czy naukowiec jest z Warszawy, ze Szczecina czy z Bydgoszczy. Każdy musi być oceniany według swojej pracy, a nie według tego, skąd pochodzi i w jakim mieście jest jego uczelnia. I to będziemy robić w najbliższych miesiącach. Tymczasem chcę powiedzieć, że wszystkie dyscypliny w Politechnice Bydgoskiej utrzymały swoje uprawnienia. Kilka dyscyplin zyskało uprawnienia, a zootechnika i rybactwo uzyskało kategorię A. Nie wiem, czy wypada panu ministrowi przerwać, ale dziękujemy bardzo. Nie, to sami za sobie te dobre wiadomości, szczególnie dobre wiadomości. Sami państwo sobie podziękujcie, bo to jest wasza praca. Państwo wypracowaliście ten wynik. Ale to nie koniec oceny i myślę, że jeszcze będziemy się cieszyć bardziej już po decyzjach, które będziemy wydawać za chwilkę i po ewentualnych odwołaniach, na które raz jeszcze liczę i mówię to do wszystkich panów i państwa rektorów. Jesteśmy po to, żeby nikomu nie stała się krzywda i żeby rzeczywiście to, co było tak bardzo skomplikowane, nie przyniosło negatywnych rezultatów. Przed nami, proszę państwa, trudny czas. Wszyscy to wiemy. Czas związany ze zwiększeniem kosztów utrzymania uczelni. Pracujemy nad tym intensywnie, jak to systemowo ogarnąć na kolejny rok. Inwestycje, o których mówi pan rektor, są i będą, ale wiemy, jak wyglądają dzisiaj inwestycje i jak trudny jest rynek inwestycji. Dzisiaj budowa Akademickiego Centrum Sportu, to jest niezwykle potrzebne i Politechnice, i Bydgoszczy, i Fordonowi, jest koniecznością i za chwilkę to będziemy zaczynać. Za chwilkę przekażę panu rektorowi czek z początkową kwotą, która jest na start. Ale wiemy, że kosztorysy, które były tworzone rok, czy dwa, czy trzy lata temu, nijak się mają do dzisiejszej rzeczywistości. COVID, a następnie wojna na Ukrainie rozmontowała, można powiedzieć, stabilizację na rynku inwestycji. To nie znaczy, że nie będziemy inwestować, tylko musimy do tego podchodzić roztropnie i rozważnie. I życzę panu rektorowi i wszystkim pracownikom tej uczelni i wszystkim studentom, żeby te plany inwestycyjne, niezwykle ważne, były realizowane bez żadnych przeszkód. Życzę również, żeby Politechnika Bydgoska, tak jak przez ostatni rok, dynamicznie się rozwija, tak żeby się rozwijała również w przyszłości. Ze spotu wynika, że tu jest dużo zabawy i to też jest ważne. Nie tylko nauka, nie tylko badania, trzeba również stworzyć fajną atmosferę i ona tutaj jest. I ten spot dokładnie pokazuje, jak działa Politechnika Bydgoska i tego działania państwu gratuluję. Za wszystko państwu dziękuję i panie rektorze, proszę przyjąć ten okolicznościowy czek, jak święto, to i prezent od nas wszystkich i stosowny dyplom. Dziękuję bardzo.